przytrzymać wam coś? Coś mówiłeś? No bo to podobno się spuszcza na dół. Ty, no to jest fascynujące, po prostu coraz bardziej mnie to interesuje, wiesz? Idź i idź do kasjerki, żeby ci to skręcić. Kierowniczkę niech woła, niech kręci śrubki. Siema, hej ozbyki, dzisiaj fajny dzień, dzisiaj będę składał K2. A co on ma robić ten regał? Stać w łazience. Największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro. Jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro. Szykuję ekipę i idziemy na dół rozpakowywać Kaju K2. Klaudia dzwoni. Halo, siema. Halo. Siema. Cześć. Pytanie mam i prośbę zarazem. No, co jest? Pomożesz mi złożyć półkę? O kurde. Mogę? Miałem K2 składać. Jaką półkę, powiedz? No taką tam do łazienki. Zamiast K2 będę składał jakąś półkę czy coś. Jacie. Co ty byłaś? No półkę. No nie mogę sobie dać rady. A mówię, jak składasz motory, no to przecież co? Jak to wygląda, teleskopowy regał łazienkowy? I tu. I tu części do tego? No i tu. No, no. Dobra, no to dawaj to tu. Miała być K2, będzie regał. No poczekaj, żeby nie rozerwać. To może daj instrukcję mi pierwszy, no, czy ja to w ogóle dam radę złożyć, jak to w ogóle ma wyglądać. Tyle elementów. Instrukcja montażu, regał łazienkowy. Na to część zrobiłam i to trzeba było poodczepiać, bo chyba to źle poprzyczepiałam. Aha. Jeszcze jest... O! Kurde. A ta sprężyna to po co? Nie wiem, no tam do rurki trzeba włożyć. Do rurki. A co on ma robić ten regał? Stać w łazience. Aha, nic nie ma robić? Nie. To poza ta sprężyna. On musi się wyciągnąć. No bo aha. Od sufitu do... Aha, tu jest regulacja. Tak. On się rozciąga, nie? Mhm. Od tego do 2,9. Teleskopowy regał. Teleskopowy to znaczy właśnie, aha, to dobra no, wysokość. Ja może to po angielsku będę lepiej, wiesz, używał tej instrukcji. No to z tyłu piszę po angielsku. A, dobra. Przechowuj po swojemu. Skąd to jest w ogóle? Z Biedronki. Nie wiem, co jest grane z tym tutaj, z tą sprężyną, z tymi patykami. Coś tam pewnie jakiegoś elementu nie dali, ale zaraz będę obczajał dalej. Czy ci dali też? Nie. Nie? To nie. To nie może być tak. Jako siema. Siema. Tutorial kręcisz ze składania? Tak. Dla Ikei umowę masz? Nie, to Jusk chyba. Chodź, to Biedronka. A Biedronka, smug, no tak. Co, mydełko fa będziesz tu ustawiał? Ty, to nic nie pasuje, Oskar. Może ci tak trzeba. Dobra! Nie, no to musisz, bo... Chodź, to dla mnie. To dla Klaudii. Wiesz, K2 miałem składać. No. I czekałem na ciebie, nie? No. No ale Klaudia leciała tutaj z... Ja taki średni ci się do składania, jestem tak, na plecach coś ciągnie, że jak usiądę, jak chodzę jest dobrze, jak stoję, jak usiądę, nie mogę się wyprostować. To ty nie siadaj u nas. No właśnie. Robota jest, wiesz? No zobacz, przywiozę ci fanty. Jakie fanty? No. Patrz, to jest właśnie do kasku. Różne, są płaskie i okrągłe. Ale te właśnie, to nadają się, słuchajcie, takie musicie kupić, żeby sobie je z przodu na kask zamocować. Te się idealnie nadają, żeby tutaj na brodę. To jest dla, a to dla mnie będzie. No, tak. Na brodę. A ja nie mam te, faktycznie. Żeby nie utonęło, ale mówię, no przecież to mi będzie w głowę dać, jak ja na skuterze stówę i będę tak tylko, nie? A tak jeszcze się odczuwa. No. Tu jest instrukcja obsługi. Czekajcie, bo czekajcie. To tak i tak, nie? I my tą wersję angielską weźmiemy. I do niego musimy wziąć element A, którego jest najmniej. I on jest z takim podgumowaniem, aż założyłeś. Dobra, to już mamy. Drugi punkt, musimy wziąć kij H, czyli ten najdłuższy. To jest ten. Może się uda. Miałem to samo. Ja też wczoraj. To nie pasuje ani tak, ani tak. No to właśnie. Ja właśnie się pytałem, czy jakiegoś elementu nie ma. Nie ma nic, nie było więcej. I te gumki są tylko, co są. A wiesz co, a tu masz modelko, wzór, jak powinno wyglądać. Co?
miejscu. Patrz, powinno być. A gdzie dałeś raz, tą rurę? Raz, dwa, trzy, cztery. Masz pierwszy. Cztery mam. Mogę na chwilę. Widzę, daj na chwilę. No to brakuje. Bo ja sobie powiem, nie brakuje, to poczekaj. No. Nie, no co? Trzy, cztery tuleje potrzeba stąd. No to mamy raz, dwa, trzy, no są cztery, no to nie brakuje nic. Nie brakuje? No nie brakuje, wszystkie są, bo te są potrójne, no to są trzy. To są te gumki. Tak, no to któreś musi być, to tu nic nie brakuje. No dobra, ale gdzie jest ta rura, co my w to mamy wsadzać, to jest to, nie? No. I patrz, i jeszcze nie zastanawiam na tym, bo tu jest tylko... Co, doszliście? Co i jak? Będzie trzymać, nie? Chyba tak. Chyba doszliście? No jest. Teraz kolejny punkt. Kurde, jak ty to zrobiłeś ostatnio? Znowu rura ta sama, tak. A co my źle zrobiliśmy, że... Nie włożyć w to. Znowu gumka, naciągnij gumkę na tą górę. Naciągnij gumkę? Tak. I teraz bierzemy koszyk L, czyli ten bez tego uchwyciku, czyli ten. Myślę, że to tak łatwo. No skręć. No nie mogę, mnie plecy bolą. A mnie nie bolą, mówię, bo zobaczcie, że mnie też bolą. Już jest, dobra. A kogo co nie boli? I teraz mamy punkt piąty i to jest rura, taka, ta. Rura! A rzeko znowu się opieprza. Tak. Aha. Aha. A. Przytrzymać wam coś? Coś mówisz? Przytrzymać wam coś? Na razie. Coś pomóc? Na razie. Słyszę pomoc, a nie. Jarek, w czym mogę pomóc? Dobra. Teraz mamy tak, czyli ta jest... I ta teraz. Tak. Czyli to nie jest takie... To w ogóle nie jest trudne. Proste. I proste jak też to, nie jest. No, a proste jest? Jak trójka ludzi to składa? Nie, a widzę na razie Oskara. Oskar składa. Jaka trójka? O czym ty mówisz? Trójka klasowa. Zacznijmy tak, od góry. To idzie na samą górę. Oskara, coś śmiesznego byś powiedział odnośnie tego regału? Plec mnie wolno. Dzisiaj nie mam humoru. A ty coś śmiesznego byś powiedział? Pod łopatką mnie boli. A mi to się chce na raptora, byki. Tak. Się trzymać gdzie jakoś, to, nie? Gdzie rozumiesz, to posadzę? Muszę to przesunąć, tylko moje plecy. O, twoje plecy. A Kajo, pomożesz mi ściągnąć z kartonu tam wysoko? Popatrz. A jeszcze pytanie, Oskar, nie? No bo to podobno się... Spuszcza na dół. Zaraz, nie dość, że gumka to jeszcze spuszcza. No to nie ma prawa się spuścić, bo tu jest... A co się reguluje, jak tu piszą, że wszystko się reguluje? Wszystko się reguluje. Chyba. No i co, i to na górę? No to przecież ja nie dosięgnę tam. A kto powiedział, że masz dosięgnąć? No a co? Przecież to jest teleskopowy, to jest przecież. No i jeszcze ta jedna rura, przecież to ci mieszkanie nie będzie, coś tu nie gra. A może to jeden element się tylko składa, wiesz? I tą sprężynką regulujesz. Przytrzymaj chwilę. Patrz, to tak sprężyną trzeba, nie? Jeszcze mamy dwie lance, gdzie to wsadzić? Przecież to do sąsiada wejdzie. Czekaj. Dwie lance, bardzo sąsiada. A bo masz to zaprzeć o sufit. Tak. A jak może najpierw za dziurę zrobisz? No. Tak, to idzie na samą górę, bo to jest fazę. Ale mi to nie wejdzie, bo mam wannę, no to musi się spuścić na dół. No to nie, może nie być będzie. Takie wysokie. Jeszcze się spuszcza na dół. A nie wejdę do kartki nawet. O jest, tajemnica, zagadka. Ale fajnie jest ci z tym, Klaudia. O, patrz, widzisz, działa, patrz, zgodnie z ruchem zegara. No i co? A wy zapraszasz? Teraz to po tej gumce kręcisz, to nie jest. I wchodzi na dół. No ale to... To kręci, ale to nie chodzi o to. Ale to się na dół idzie, widzisz? I trzyma. No i trzyma. A to trzymaj, Klaudia. Aha. Nie, to nie chodzi o to. O to chodzi, że tu dokręć, że te lance jedną z drugą masz dokręcić, a nie to. Czyli jeszcze raz powiedz, skąd to jest Biedronki. Ty, no to jest fascynujące, no, po prostu coraz bardziej mnie to interesuje, wiesz? Ale jak ty się mniesz tam do góry, Klaudia? Nie wiem. Oskar, może ty sobie to weźmiesz, ten regał? Bo przecież od wanny do sufitu nie ma 2,9 metra, no to ja muszę to sobie dopasować do mojego... W mojej wanny, nie? I z mojego sufitu. Taka rura go, go. To jest może na wazelinę trzeba. No jak ja? Zobacz, no to jest rad, właśnie, nie? No. To nie da rady. Ale oni nie mogli na tym kartonie takiego, wiesz, takiego animacji jakiejś wrzucić? Tam żeby... jest z tyłu, ja mi się pokaż, wydawało, pokaż. Że... Może pendrive jest z opisem, filmem. Patrz, nie wymaga już takich może, cudów od Biedronki. A może na YouTubie taki film będzie składać? Nie, musisz iść i iść do kasjerki, żeby ci to wskręcić. Kierowniczkę niech woła, niech kręci. No, dobrze, że Tomkowi tego nie dałaś. Ty, na biały burmu to zawieziemy. Nie, to nie.
bułkę. Ty chcesz tą bułkę? Tak. A jednak. A może skrócimy ci wersję dla... Ty Bosza ma w samochodzie, przytniemy rurę. Czekaj, może rozłóżmy to wszystko jeszcze raz po dłużej. I zobacz. A ile to kosztowało, Klaudia? 60 zł. A nasza robota, my już tu godzinę jesteśmy, to no, patrz, dwóch, stówy, po stówie, na łebka. Czy stówy? Nie, czyli regulacja polega... Ale tobie też stówa, nie? Tylko ta sprężyna mnie tu jeszcze bardzo interesuje. Czy... Taka interesująca sprężyna jest. Na jakiej zasadzie to ma działać? A i słuchajcie, i tu od sufitu raz, jest... Nie, to co stało i tu od na sufitu podłodze. Jest ta sprężyna. To na podłogę. A, to idzie na podłogę. To jest do sufitu. To już wolę regulować luzy zaworowe. Aha, taki numer. Ale słuchajcie, powiem wam, że no po dobrze. Takim składaniu regału... I wydaje mi się, że tyle to już ja mam koniec. No. Bo ja, jak to jeszcze to... dojdzie ci to do regulacji do sufitu. Do sufitu, no. Ale powiedz mi... A jak mi się to nie zmieści? Bo musi być ta regulacja do sufitu. No bo tu ta sprężyna wtedy pracuje, tylko właśnie... Pokażę, jak ona tam pracuje. No zaraz, ona w środku, bo to potem to wchodzi. Chodźcie, jedziemy teraz do mnie, musimy to zainstalować. Chodzi, no czym ja se ucznę w domu? To Boże. Tak mi się wydaje. Ale w ogóle co, lepiej się czujesz teraz, jak już ten regał jest złożony? Cały czas mnie boli pod łopatką. Oskar, a jak ty się czujesz? Jak... Plecy mnie bolą. A ty jak się czujesz? Gites, majonez. Git, git. Ale się męczą, słuchajcie, no męczą się niesamowicie. Jakaś maniana. Nie wiem. No bo teraz to może być tak. Teraz to nie wejdzie. To jest film akcji, grozy. Normalnie tu jest wszystko. Z takim kamerzystą to wszystko można. Słuchajcie, coraz bardziej mi się to zaczęło podobać, te ich składanie. Naprawdę, akcja, no dzieje się coś zawsze, nie? A coś wcześniej zrobiłeś, tak było, że no tak, się... ale to było tak, o, no ale to wtedy to jeszcze musi mi w to wejść, tak? A teraz mi nie wchodzi, jak ta tulejka jest. Nie było jakiejś innej tulejki, nie, bo jest jeszcze ta. Ale nie, ona znowu wszystko... wisi. Ale jak nałożysz tą na tą, to nie wisi. No tą na tą, ale wtedy nie wsadzę tego. Zobacz, jak tą mniejszą wsadzę, która pasuje, to nie chcę tu wejść, tak? No. Za 2 godziny Kuba wraca, może nam pomoże. No słuchaj, tu jest 2,40. Ile w domu masz, Klaudia? Co? Nie, no ja nie wiem, bo to na wannę musieli się do sufitu, to ja nie wiem, ile od wanny do sufitu. Na wannę? No tak, bo to idzie w róg. Tak jak tu. No to coś takiego. A, ty. Ty, no. No już się sprawa zaczęła wyjaśniać tej regulacji. Ale poczekaj, Oskar, bo... To wszystko ładnie, pięknie, ale ja jeszcze ten trzeci koszyk bym chciała, a nie wiem, ile no to mam. Sobie założyć. No to od razu załóżmy go. No ale to zawsze możesz to rozłożyć sobie tu i wsadzisz go. A jak to autem przewidzisz, takie jest złożone? No właśnie. No wyjmie sobie jedną to. No ale to... Potem się pogubię. Akcja. To jeszcze robimy? A jest zrobione? No jest. No, jak jest? No masz tutaj do sufitu. Zobaczmy fotkę tego. No. A, bo to takie krótkie jest, no ale I teraz dba. Patrz, i teraz jak na przykład będziesz miała za wysoko, to jedno ściągasz, no, to wkładasz to z powrotem. Z powrotem i se tak... No. To co, jedziemy do tej Biedronki? Do tej pani, co tam sprzedała? Do kasy? A Oskar, jak plecy? Bolą. A jak łopatka? Boli. I ta-dam! Ta-dam! Gotowe! No. Dzięki, Oskar! Stojak z biedry. Stojak z biedry gotowy. Z tamtej strony? Bo ty jesteś wielki. Żeby mi kamera złapała. Siemanko. To nara, hejos. Nara. Yeah.